Jest taka rzecz, którą trzeba nagrać obowiązkowo. No, przepięknie. Nie ma się co dziwić, 15 stopni na plusie jest dzisiaj, także jest ok. Witam Was wszystkich na kanale w ten piękny, słoneczny dzień. Można naprawdę poczuć prawdziwą wiosnę. Czas na wybudzenie się z zimowego snu, ponieważ dzisiaj to już jest chyba 23 lutego. W przyszłym tygodniu będziemy już mogli ruszać z nawozami. Mam nadzieję, że Wy też jesteście już zdrowi, albo że jesteście po prostu zdrowi, że nie musicie się zmagać z żadnymi przeziębieniami, choróbskami i tym podobnymi rzeczami, a po prostu bierzecie wszystko i szykujecie się do rozsiewania nawozów. Aczkolwiek też nie wiadomo, jak będzie z pogodą, jak nam pozwoli. U nas jest miejscami taka delikatny gliniasty teren. Może nie są to jakieś tam ciężkie gliny czy coś takiego, ale po prostu te nasiąknięcie wody, które mamy obecnie, powoduje to, że no wiadomo, no ciężko to... Nie wchłania się ta woda tak jak w przypadku ziemi lekkiej, piaskowej. Nie ma tej przepuszczalności, brakowało mi tego słowa. Nie ma tej przepuszczalności i wszystko to się zatrzymuje w tych wierzchnich warstwach. To jest oczywiście dobre, bo nie mamy efektu sita, tylko mamy efekt gąbki. Co dzisiaj? Ja tutaj już, jak widzicie, kabel rozciągnięty. Ładuję 80. Muszę wywalić z łyżki to, co się nazbierało. Napadał też tam do niej deszcz. Dzisiaj mam w planie też tutaj wycinkę drzew na posesji. Już chciałem to zrobić dużo, dużo wcześniej, ale powiem Wam, że trochę chorowałem. Byłem naprawdę dosyć mocno chory. Czy byłem królem w tym czasie? Czy byłem koronowany? Tego nie wiem, ponieważ na test nie poszedłem. Nie chciałem sobie dawać tam gdzieś, wiecie, dubać jakimiś patykami w nosie. Ale siedziałem w domu na takiej kwarantannie, którą sobie zrobiłem przez 17 dni, bo mój brat miał potwierdzenie na plus, miał wynik pozytywny, a ja się z nim widziałem. Więc 17 dni takie osoby kwarantanna obowiązuje. Więc ja siedziałem w domu, żeby nikogo innego w razie przypadku nie narażać. Ale miałem temperaturę. Mogła to być co prawda też zwykła grypa, to oczywiście, że tak. Miałem co prawda temperaturę wysoką przez jakieś 2 dni i ogólne bardzo mocne osłabienie, tak że nawet z łóżka się mi stać nie chciało. Także naprawdę nie było ciekawie, ale to mówię, no taki teraz mamy sezon. Też ten przeziębień i tym podobnych rzeczy. Ale nieważne, to jest nieważne. Dzisiaj chcę wyciąć tutaj sobie, zobaczymy jak to też pójdzie, bo jest jeszcze jeden problem. Widzicie, jeszcze kaszel mnie dosyć jeszcze męczy. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was pamięta, może ci, co oglądają stale, to pamiętają. Tutaj wywaliło mi uszczelkę spod tego filtra. Ja tą uszczelkę wymieniłem, ona była po prostu rozerwana, a ostatnio, jak ostatnim razem nią jeździłem, zauważyłem, że zaczęło powoli kapać. Być może jest to spowodowane tym, że za lekko dokręciłem te śruby tutaj, które są. Tutaj to się trzyma na czterech śrubach. I właśnie zaraz chcę iść po klucz, dokręcić te śruby i zobaczyć, czy będzie już dobrze. Co z drzewami? Na drzewa potrzebowałem nie zezwolenie, bo teraz nie ma pozwolenia na drzewa, tylko jest zgłoszenie. Idziesz do gminy i zgłaszasz chęć wycinki i gmina ma 14 dni na to, żeby na przykład powiedzieć ci, że nie, tych drzew wyciąć nie możesz. Ja zgłosiłem wszystkie te drzewa, które tutaj są, z kilku powodów. Raz, że one są takie już, że obumierają. Trochę przez gołębie, które tutaj się znajdują. Tutaj bardzo dużo gołębi jest. Tutaj wszystko to jest po prostu obsrane przez nie i tym podobne rzeczy. Drzewa te naprawdę, te gołębie zniszczyły niesamowicie.
No i chcemy je wyciąć i zasadzić tutaj inne, nowe. Też poszerzy nam się troszeczkę podwórko. Tutaj chciałbym też zrobić kojec dla moich psów, żeby w razie jakby brama miała być otwarta, to żeby je zamknąć na chwilę, bo tak to chodzą cały czas w otwarciu. Zobaczcie, ile tutaj tego wszystkiego jest. I tutaj tak jest wszędzie. I druga sprawa, dlaczego też wycinka drzew? Ponieważ chcę tutaj zrobić porządek z tą bramą. Nie wiem, chyba to będzie widać. Pod słońce coś tam widać. Brama pierwsza nie zgrywa się z bramą drugą. Do bramy drugiej, jak tutaj teraz wjeżdżam, o tak jak teraz stoję, jak tutaj wjeżdżam, to zawsze muszę odbić tutaj na lewo, w stronę tutaj tej wiatki. I teraz te słupy w tej wiacie bardzo mi tutaj utrudniają to życie. Jak jadę traktorem samym, czy traktorem z jedną przyczepą, jest jeszcze ok, ale Czajkowskim, czy tam Waderstatem bardziej z tyłu, to ja już tutaj, jak widzicie, zahaczyłem niejednokrotnie. I teraz plan jest taki, żeby po prostu wyburzyć tego murku kawałek po to, żeby zgrywały się słupki, żeby zgrywał się tamten pierwszy słupek tutaj z tym słupkiem. Wtedy będę mógł jechać normalnie sobie traktorem na prosto i nie będę musiał odbijać. Bo jak muszę odbijać, to muszę odbijać już tutaj i tutaj też trawę już zniszczyłem. Dosyć mocno. Więc dlatego jest w planie to, aby tutaj wyburzyć, zaraz wam pokażę, o, aż dotąd ten słupek, ten murek, przepraszam, żeby tego murka tyle zniknęło. No i to drzewo oczywiście przeszkadza w tym. I teraz moja żona tutaj chce mieć jakiś tam stolik, jakąś altankę tutaj, żebyśmy postawili. Więc też chcę mieć jakiś tam kawałek swojego miejsca. Jakieś meble ogrodowe, żeby usiąść. Tutaj też latem jest fajnie, bo tutaj w miarę jest cień, chociaż jak wytniemy drzewa, to cień zniknie. Ale to będą zasadzone nowe, spokojnie. I tutaj, jak widzicie, jest szambo, które kiedyś było wybudowane. I tutaj też jest murek, który najprawdopodobniej będzie, który by przeszkadzał. Ale jak popatrzeć z tej perspektywy, to tutaj jak popatrzeć na prosto, to akurat też zgrywa się fajnie z tamtym. I wtedy ja mógłbym sobie tutaj tędy już normalnie wjeżdżać. Nie musiałbym nic kombinować, bo tak to musiałbym tą wiatę burzyć czym prędzej, jak najszybciej. A tak naprawdę wcale mi się nie śpieszy z jej burzeniem czy ściąganiem. Ona mi co prawda teraz w tym momencie mi przeszkadza, bo zobaczcie, gdzie jest brama. Nawet jak przyjeżdża gościu z paliwem, przyjeżdża ciężarówka z paliwem, to zawsze jedzie tam pod bramę, pod stodołę, to zawsze jest kłopot. Zawsze jest kłopot, bo on tutaj musi też łamać się, zależy który przyjedzie, bo przyjeżdżają dwa różne samochody. Jeden przyjeżdża trzyosiowy, drugi dwu. I ten trzyosiowy, no już czasami musi tutaj trochę pokręcić dosyć mocno, a jak on zaczyna tymi kołami kręcić, to wiadomo co się dzieje. To po prostu podwórko jest zryte na maksa. Więc w planie jest zrobienie czegoś takiego. A tak jak mówię, no najpierw trzeba zacząć od drzew, od wyrwania korzeni, a dopiero potem można zacząć od burzenia. A ostatnio też moje psy trochę przestały się lubić. No i też to jest problem, bo jak gdzieś wyjeżdżamy oboje z żoną, to wtedy jednego zamykam na tym podwórku, drugi zostaje na pierwszym podwórku i wtedy jest spokój. Natomiast jakbym od razu wyburzył to tutaj, to musiałbym od razu przenosić tą bramę w to miejsce, no bo tak naprawdę lepiej, żeby ona była, niż żeby jej nie było, nie? To na pewno na plus. Także akumulator się ładuje, ja chyba teraz zaleję jeszcze wody do 80 i może jeszcze najpierw dokręcę tą obudowę tego bąka i zobaczę, czy będzie to grało. Powiem wam, że jest to trochę niedokręcone, bo tutaj już zrobiłem dwa takie obroty kluczem i może właśnie to było powodem, że tam po prostu zaczynało
z tego kapać. Tutaj dół jest dokręcony. Zaraz zobaczę jeszcze z tej strony. Ale z tej strony to mi się nie uda wam chyba tego pokazać, bo jest za mało miejsca, chociaż może stąd. Ale też nie. Także muszę zrobić to sam. Dokręciłem tutaj te trzy śruby, bo ja wcześniej powiedziałem, że cztery tutaj śruby są, ale tu są trzy. Dokręciłem te trzy śruby, zalałem 80 wodą. Już się trochę ładuje jakiś czas, więc czas ją zapalić. No i co? I coś zacząć działać. Wycinania drzew raczej nagrywał nie będę, bo to już widzieliście, także to jest nudno. Niech to będzie film taki o planach, jakie są na teraz na ten nowy sezon, o tym, co będziemy chcieli tutaj zrobić. A później będziemy stale gdzieś nagrywać to, co będziemy działać. Niedługo też musimy zająć się agregatem, żeby go przyszykować do siewów. Ma też przyjechać kolega do Fenta na przegląd. Trzeba zrobić różne wymiany, o których mówiłem w poprzednim filmie, w którym opowiadałem wam, jak się sprawuje po roku użytkowania. Także to wszystko będzie jeszcze do zrobienia i to na dzisiaj chyba będzie tyle. Cześć, trzymajcie się, dużo zdrowia.